Krokusy z bibuły. Z żółtej bibuły wycinamy trzy paski o wymiarach 1 na 6 cm. Zaginamy końce jeden raz na 1 cm. Zwijamy całość w sznurek, tworząc pręciki. Z fioletowej bibuły odcinamy pasek o szerokości 2,5 cm wzdłuż marszczenia. Tniemy go na kawałki o długości około 10 cm. Potrzebujemy ich 6. Jednym kciukiem chwytamy pasek przed połową, drugim naprzeciwko. Obracamy i nakładamy części na siebie. Chwytamy kciukiem w miejscu złożenia. Resztę zwijamy w sznurek, formując płatek. W ten sposób przygotowujemy 6 płatków. Odcinamy pasek zielonej bibuły o szerokości 3 cm. Nowy kawałek składamy wzdłuż marszczenia, tak aby otrzymać 6 warstw. Wycinamy kształt listka. Przyklejamy listki do wyciętego wcześniej paska. Skręcamy ze sobą końce żółtych pręcików. Dokładamy 3 płatki. Oklejamy je kawałkiem zielonej bibuły. Dokładamy kolejne 3 płatki. Dół bibuły z listkami smarujemy klejem. Przyklejamy do płatków. Thank you.
Krokusy mogą być żółte, fioletowe lub białe. Umieszczone w doniczce będą ozdobą stołu. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj lub odwiedź naszą stronę. Zapraszamy też na Facebooka.